Mnóstwo osób pyta mnie, w jaki sposób produkować podcast, czy produkować podcast, jak go produkować. I choć nie czuję się w tym wielkim ekspertem, no to na bazie tych doświadczeń z podcastem przygotowałem ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie przydatny. Cześć, tu Greg Albrecht. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali firmę od zera. Staram się zrozumieć, co działa w biznesie i dostarczyć Ci wskazówek, inspiracji i energii do działania. Zaczynajmy! Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku tego podcastu i dziś opowiem trochę o produkcji podcastu. Od razu zastrzegam, że są na pewno na świecie i na rynku polskim ludzie, którzy się na tym znają dużo lepiej niż ja i mają większe doświadczenie. Natomiast w związku z tym, że dostaję mnóstwo pytań od różnych osób, którzy chcą albo odpalić swojego korporacyjnego podcasta, albo chcą tworzyć coś swojego, no to pomyślałem, że żeby dać im łatwą odpowiedź i mam nadzieję, że wartościową, to sumuję takie najkrótsze rzeczy, jak ja bym podszedł do tematu tworzenia podcastu i punkt po punkcie staram się jak najszybciej o tym opowiedzieć. Więc nie przedłużając, możemy zaczynać. Punkt pierwszy to jest, po co w ogóle nam jest podcast, czyli czy naprawdę chcemy go robić i co chcemy w ten sposób osiągnąć. Dlatego, że mogę Wam tylko jedno powiedzieć, że produkcja podcastu, publikacja, tworzenie go dla wielu osób to jest full-time job. To nie jest coś takiego, co jest łatwo zrobić przy okazji, a jak będziemy chcieli to robić tak super przy okazji, to myślę, że nic dobrego z tego nie wyniknie, więc pierwsza kwestia to taka przemyślenie tej motywacji. Zakładam, że każdy z Was ma jakiś swój pomysł na to, jak tę motywację złapać, skąd ją wziąć. Osobiście zawsze dla mnie motywacją było to, żeby móc dostarczać więcej inspiracji do większej liczby osób, niż jestem w stanie występując na wydarzeniach, czy pracując indywidualnie, mentorując zespoły czy ludzi. I szukałem takiego sposobu, który byłby dla mnie najbardziej naturalny, a że dużo lepiej się jednak odnajduję w gadaniu niż w pisaniu, to padło na podcasty. Też słuchałem ich dużo wcześniej. Więc dlaczego to robię? Z zajawki. Jest to tak naprawdę moja inwestycja teraz i takie drogie hobby, jak to nazywam, ale daje niezwykle dużo satysfakcji i przyjemności. I to jest ta moja motywacja. Także to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego to chcesz robić? Warto sobie odpowiedzieć, czy masz tę cierpliwość, gotowość. Co też chcesz unikalnego dostarczyć, co leży głęboko w Twoich kompetencjach. No i teraz jak zastanowisz się nad tym, to możesz przejść do drugiego etapu, czyli mówisz, ok, będę robić podcast o zwierzętach domowych, a konkretnie o królikach, który będę opierał na wywiadach z królikami, powiedzmy, no i szukasz tego, jak zbudować ten format. Więc pojawia się pierwsze pytanie, jaki format, jak ten podcast produkować, więc od strony takiej strategicznej myślę, że kluczowe rzeczy to jest styl tego podcastu, długość odcinka w miarę spójna, żeby słuchacze się przyzwyczaili i też dzień publikacji. Stały dzień publikacji bardzo pomaga w zbudowaniu pewnego nawyku u słuchaczy i takie trzy kluczowe rzeczy. Więc jeżeli chodzi o długość, wiele osób mówi, aj próbuj, rób krótsze odcinki. Zostałem od Was mnóstwo feedbacku, żeby tego nie skracać, więc ja postawiłem od początku na długie wywiady, od godziny do dwóch godzin rozmowy z gośćmi i wplatanie indywidualnych odcinków, których długość nie powinna przekraczać 30 minut, bo uważam, że no, ile można słuchać jednej osoby. Natomiast rozmowy długie, uważam, pozwalają wejść głębiej i intencjonalnie skupiłem się na formacie, który nie jest idealny, bo prawdopodobnie najlepiej słuchałyby się odcinki 6-minutowe czy 10-minutowe, tylko to wymaga dużo bardziej zaawansowanej edycji i zupełnie innego stylu. Czyli decydujesz, jaka długość tego odcinka. Sądzę, że przekraczanie pół godziny jest dość ryzykowne, aczkolwiek dla mnie działa, więc kosztem tych ludzi, którzy no, nie decydują się na słuchanie dłuższych odcinków, decyduje się dawać większą głębię. Druga kwestia, dzień publikacji. O ile dobrze pamiętam, jak zaczynałem, publikowałem w środę, a potem stwierdziłem, że będę publikował w poniedziałek rano, na początek dnia, jak ktoś jedzie rano w poniedziałek do pracy lub jedzie na trening, pierwszy w tygodniu, to inspiracja, którą dostanie, jest w stanie go napędzić na kolejne dni. Trudno ocenić, czy jest jakiś dobry dzień, czy zły. Na pewno zależy to od tematyki, ale nie zmienia to faktu, że przyzwyczajenie słuchaczy do konkretnego dnia pozwala utrzymać pewną higienę i pewną rutynę.
Okej, potem jest pytanie, to dobra, no to chcę produkować podcast, jak to robić? Więc myślę, że proces produkcji podcastu u mnie składa się z kilku etapów. Pierwszy etap to jest zaproszenie gościa. Teraz, skąd się biorą moi goście? Pierwsi goście, pierwszych kilkudziesięciu gości to były osoby, które znałem wcześniej, które wydały mi się ciekawe, więc w ten sposób jakby, powiedzmy, miałem łatwiej, bo zapraszałem osoby, które mogłem przekonać tym, że wiedzą, że jestem żywą istotą, wiarygodną i że rozmowa ze mną nie sprawi im żadnego problemu, żadnej krzywdy, a może być jakąś wartością. I tak zacząłem produkować ten podcast i też do tego zachęcam, z osobami, które się zna. Myślę, że się łatwiej rozmawia. No i oczywiście z czasem, w związku z tym, że podcast zaczął budować coraz więcej wartości, w tej chwili więcej gości pojawia się albo z rekomendacji, od innych gości, bardzo dobre źródło, albo z rekomendacji bezpośrednio wysyłanych do mnie, bardzo rzadko, ale zdarzały się takie odcinki, które nagrałem, bo ktoś się do mnie zgłosił, czy polecił mi jakiegoś gościa, szczególnie słuchacze, bardzo dobrą robotę tutaj robią i dziękuję za to i zachęcam do wysyłania nowych pomysłów. I trzecie źródło to jest bardzo już taka staranna analiza i poszukiwanie wspólnych kontaktów z konkretnymi osobami, które wiem, że są ciekawe. Wiem, że chciałbym porozmawiać z kimś z danej firmy, bo uważam, że to może być bardzo wartościowe. I teraz zaproszenie gościa, oczywiście się pojawia temat, czy osobiście, czy na wideo, czy zdalnie i tak dalej, czy przez telefon. Wielu podcasterów nagrywa zdalnie. Ja podjąłem kilka takich prób. Wydaje mi się, że dokładnie nagrałem dwa odcinki z Pawłem Chudzińskim i z Jarkiem Banackim. I uważam, że głębia, którą się buduje osobiście jest zupełnie inna i ja jestem w stanie nawet wsiąść w pociąg czy w samochód, pojechać do Wrocławia, żeby nagrać tam odcinek z kimś osobiście, a nie nagrywać zdalnie, bo czuję, że jest zupełnie inna chemia, ale oczywiście to podnosi koszty, czas i tak dalej, więc temat jest do rozważenia. Wielu podcasterów umawia się po prostu na rozmowę na Skype'ie, nagrywają audio przez Skype'a i w ten sposób mają w miarę łatwo poskładany odcinek. Ja zazwyczaj nagrywam w Bobo Coworkingu. To jest coworking, który udostępnia mi przestrzeń, żebym mógł tam nagrywać, jeżeli chodzi o miejsce, w którym można nagrywać. Niemniej jednak też często, tak jak dzisiaj, jestem w siedzibie firmy Doc Planner, gdzie nagrywaliśmy rozmowę z Ludzkiem, znany lekarz inaczej. I często też korzystam z gościny moich gości i wtedy nagrywam u nich na miejscu. Ok, więc to jest kwestia zapraszania, umawiania. Zazwyczaj ustalam dwugodzinny slot, chociaż nagranie trwa półtorej godziny, no i warto się do tego dobrze przygotować. Ok, potem jak się to nagrywa? Więc w moim przypadku to jest zawsze dwa mikrofony. Na początku nagrywałem tylko na ten jeden mikrofon, to jest Blue Yeti Pro. Niemniej jednak on bardzo fajnie wygląda, ale nie daje takiego super dźwięku jak typowy mikrofon kierunkowy, które też było widać w innych moich podcastach. Używam mikrofonu Shure, który zazwyczaj ja trzymam, a mój gość mówi do tego mikrofonu i powiem szczerze, mikrofony kierunkowe są dużo lepsze i też są tańsze, tylko gorzej wyglądają w kadrze. Jeżeli chodzi o mikrofony te krawatowe, osobiście testowałem, tutaj testowaliśmy mikrofon Rode i jakość była na tyle słaba, że zrezygnowaliśmy z tego. Choć oczywiście, jeżeli się kręci wideo, no to dużo lepiej by wyglądał mikrofon krawatowy, ale jakościowo bardzo kiepsko to brzmi. Czyli potrzebujesz dwóch mikrofonów i czegoś do nagrywania. Ja osobiście używam tutaj takiego narzędzia dość zaawansowanego, nazywa się Zoom H6. Można do niego podłączyć do czterech mikrofonów. Niemniej jednak na początku, a może i zawsze, można używać takich małych rekorderów od razu z budowanym mikrofonem. Na przykład Radek Budnicki z podcastu Lepiej Teraz nagrywa na dwa małe takie rekordery Zoom, które mają wbudowany mikrofon i jakość jest bardzo dobra. Więc to jest takie absolutne minimum. To myślę dwa rekordery z mikrofonem. One kosztują około 200-300 zł. No i potem już można budować na tym, czyli sobie taki sprzęt jak ja mam. A potem pojawia się bardzo ważne pytanie pod tytułem, czy nagrywać wideo? No więc powiedziałbym, że dla mnie to taki jest trochę syndrom Wietnamu, czyli wdepnąłem w to i już to robię. Choć wiem, że są osoby, które oglądają to na wideo, niemniej jednak nadal zdecydowana większość tylko słucha i zawsze mam te dylematy, czy robić wideo, czy nie, no bo to wiąże się z większą ilością pracy, większymi kosztami itd., itd. Produkt może wygląda fajnie, ale pewnie większość osób i tak będzie was słuchać, więc
warto się poważnie zastanowić, czy produkować wideo, czy nie produkować. Ja mam tutaj szczęście do bardzo fajnej ekipy. Tutaj Kamil jest z nami, nie widzicie go, ale ja go widzę kątem oka, właśnie nagrywa. I dobra ekipa to jest podstawa i znaleźć dobrą ekipę łatwo, tanią nie jest łatwo. Oczywiście wiele osób nagrywa też na iPhony czy inne tego typu narzędzia. Jakby mnie to nigdy nie wychodziło. Nie jestem zwolennikiem kompromisów, jeżeli chodzi o jakość. Albo robię coś dobrze, albo wcale. I dlatego my nagrywamy po prostu na 3 lustrzanki. To są aparaty lustrzanki Canona, które do tego mamy tutaj jedno światło teraz, a 2 światła odpalone. I do tego to wszystko. Czyli 3 lustrzanki, jeżeli chodzi o wideo. 2 małe światełka. Oczywiście wszystkie lustrzanki są na statywach, no i wtedy już jesteśmy w temacie wideo. Tylko uprzedzam, temat wideo to są koszty plus co najmniej drugie tyle, a może i więcej, plus dodatkowa zabawa z produkcją, bo musisz mieć odpowiednie miejsce, żeby to rozstawić, odpowiednia wielkość sali, więc zastanawiam się nad tym, czy iść wideo, czy tylko robić sam podcast. No okej, okay, czyli powiedzmy, że nagrywasz rozmowę, ja nagrywam zawsze rozmowę longiem i potem przekazuję ją do montażu. Dla mnie niezwykłym wsparciem od początku jest Grzegorz Bieniecki, który jest montażystą tego podcastu. Na początku montował samo audio, teraz montuje razem audio i wideo, więc jest to fajnie posklejane. Przesyłam mu pliki i on to montuje. Jeżeli chodzi o montaż, to co wcześniej musiałem przygotować, to czołówkę. Kupiłem wiele osób też o to pyta, skąd jest ten jingle, co to za kawałek. To jest jingle, który kupiłem na Audio Jungle za jakieś grosze z pełną licencją do wykorzystania. Do tego nagrywasz swój głos i masz wstęp fajny, w którym z grubsza tłumaczysz, o czym jest dany podcast, a potem już może wchodzić cały montaż. To, co jeszcze na etapie montażu przygotowuję i co jest u mnie w rutynie, możesz też o tym pomyśleć, to na początku każdego odcinka jest cytat z gościa, więc ten cytat z gościa trzeba z nagrania wyłowić, przekazuję go Grzegorzowi, który to montuje i on wrzuca na początku cytat, potem dżingiel, potem całość longiem i zakończenie. Natomiast oprócz tego jeszcze dogrywam tak zwane intro i outro, czyli to, co jest pomiędzy tym dżinglem na wejściu a odcinkiem, czyli wprowadzenie, w którym mówię, co to za odcinek, odsyłam, gdzie można go znaleźć w internecie, linki. Jeżeli mam jakąś dodatkową wartość, którą chcę przekazać, to też mówię o tym. Zazwyczaj wspominam, co było w poprzednim odcinku, jak wiesz, ale też zachęcam do dołączenia do klubu, do subskrypcji. To jest taki dobry moment, żeby zbudować więź ze słuchaczem. Ja tego jakoś super dobrze nie robię, ale są inni, którzy robią to lepiej, czyli więcej tego personalizowanego elementu jest we wstępie i w zakończeniu. Ja staram się, żeby to było krótkie, żeby to dobrze działało. Czyli krótko mówiąc, podsumowując, nagrywasz audio, jak naprawdę bardzo chcesz, to też wideo, potem do tego dogrywam wstęp i zakończenie, wybieram cytat, który idzie na początek, mam dżingiel i Grzegorz to wszystko montuje w piękną jedną całość, postprodukuje tak, żeby to dobrze brzmiało, żeby to dobrze wyglądało, dodaje ekran startowy na YouTube'a i możemy przejść do tematu publikacji. Więc jeżeli chodzi o publikacje, też wiele osób pyta, jak to się publikuje. Publikacje, akurat jeżeli chodzi o Polskę, myślę, że takim wiodącym narzędziem jest narzędzie Spreaker, Spreaker się pisze. Wrzucasz tam swój content, audio i on już udostępnia go do wszystkich platform. Najważniejsze, żebyś był, czy była na Spotify'u, na Apple Podcasts. Tam trzeba, o ile dobrze pamiętam, założyć sobie oddzielnie jeszcze konto jako publisher, aczkolwiek chyba ze Spreakera automatycznie się konto na Spotify'u zakłada. Czyli masz jedno miejsce, wrzucasz tam plik audio, tytuł odcinka, opis odcinka, tagi i publikujesz. Nie jest to droga platforma, ja cały czas używam tego bazowego poziomu, zupełnie mi wystarcza. I stamtąd podcast jest automatycznie o wyznaczonej z góry porze dystrybuowany do różnych platform i tam można go słuchać. No i oczywiście można się bawić w dodatkowe fanaberie publikacyjne, które ja na przykład mam. Jedna to, że oprócz tego publikuję oddzielnie cały podcast w formie wideo na YouTubie. To jest, myślę, dodatkowa rzecz. I trzecia rzecz, że oprócz podcastu też publikuję transkrypcję. Jak się robi transkrypcję? Wyszukujesz kogoś, kto się zajmuje transkrybowaniem podcastów, wysyła ci transkrypcję, wysyłasz mu plik audio, ten ktoś wysyła ci tekst, czytasz ten tekst, bo zazwyczaj są w nim jakieś błędy. U mnie jeszcze wspiera mnie dodatkowo jedna osoba, która
robi, znajduje dodatkowe linki do tego, co powiedział mój gość i dodaje je w tej transkrypcji. I te teksty z transkrypcji publikuje na stronie, czyli trzecie miejsce, gdzie ja publikuję poza Spreakerem i YouTube'em, to jest strona gregalbrecht.io/podcast i tam są wszystkie odcinki. W każdym odcinku jest zarówno audio, jak i wideo, jak i transkrypcja przygotowana, przeredagowana z dodanymi linkami. Ale to oczywiście wszystko nie jest obowiązkowe, takie minimum. Mieć audio, wrzucić je na Spreakera, puścić świat. Ok, no i to tak wygląda publikacja. I potem na samym końcu ostatni etap, żeby nie przedłużać, ale żeby dać pełną wartość, to jest promocja. I teraz jak promować swój podcast? Takich kilka rzeczy, które są dość oczywiste, ale działają dobrze. Po pierwsze zaangażować, jeżeli masz gości w promocję twojego podcastu, żeby opublikowali go w swoich mediach społecznościowych, najlepiej żeby cię oznaczyli, dali jakiś swój dodatkowy osobisty komentarz. Jeżeli my na przykład, o dodatkowa rzecz, w trakcie nagrania robimy jeszcze zdjęcia, czyli ekipa tutaj Kamil i Paweł pomagają zrobić zdjęcie, robią fajne zdjęcia gościa, mnie z gościem, te zdjęcia potem się super przydają w publikacji. Więc te zdjęcia dajesz też gościowi i on może opublikować je na swoich profilach social mediowych, wszędzie gdzie jest, i to ci zbuduje dodatkowe zasięgi. Oprócz tego oczywiście mam pewien rytm, w którym publikuję dwa razy w tygodniu komentarz czy tam info o jednym odcinku, zawsze w poniedziałek, kiedy odcinek jest opublikowany, oraz w piątek, kiedy wybrany ten cytat z odcinka jest właśnie wrzucany w media społecznościowe, zazwyczaj z krótkim filmikiem, i to jest takie przypomnienie odcinku na weekend, żeby ktoś się o tym dodatkowo dowiedział. No i oczywiście korzystam jeszcze z Insta Stories, czyli nagrywam jakieś krótkie Insta Story. W poniedziałek zawsze rano, zazwyczaj rano, informuję na Insta Story, na Messenger Story o nowym odcinku, żeby każdy się mógł o nim dowiedzieć. Czyli powiedziałbym tak, kluczowa rzecz, jeżeli chodzi o promocję i o produkcję podcastu, to jest regularność, żeby ludzie weszli w ten tryb. I to, co myślę najbardziej napędza, bo będą momenty, kiedy nie będzie ci się chciało nagrywać, nie będzie gościa, ktoś odwoła, tobie coś nie pójdzie. Dzisiaj mieliśmy bardzo nietypową sytuację z Ludzkiem i tu się przyznaję, zapomniałem kart pamięci do aparatu i musiałem pędzić tutaj do sklepu i opóźniło nam się nagranie o pół godziny, bo trzeba było kupić karty pamięci. Takie rzeczy się zdarzają, więc są różne trudy, ale to, co wynagradza te trudy, to jest radość i miłe komentarze od wszystkich słuchaczy. Czasem też challenge, który jest fajny, feedback. Natomiast jeżeli twoją intencją jest dawać ludziom wartość, to myślę, że utrzymasz tę motywację. Jeżeli twoją intencją jest budowanie za wszelką cenę biznesu i chcesz to tylko wykorzystywać do tego, żeby promować swój biznes, może ci zabraknąć trochę paliwa, może zabraknąć autentyczności, zabraknąć energii. To jest jak z wystąpieniami publicznymi, jak nie wierzysz w to, co chcesz powiedzieć, no to to wystąpienie wyjdzie średnie, więc wracając do początku, warto zastanowić się, dlaczego chcesz to robić. Czy wszystko powiedziałem? Jeżeli nie, zapraszam do zadawania pytań, będę coś tam wrzucał dodatkowo w komentarzach do tego odcinka podcastu. Podsumowując w skrócie, po pierwsze, dlaczego chcesz to robić? Jaką unikalną wartość chcesz dostarczyć? Komu? I co cię napędza, żeby przetrwać trudy produkcji i twojego nowego zwyczaju? Po drugie, jaki format zrobić, czyli długość, czas, czy rozmowa, nie rozmowa? I jaki ma być wygląd tego produktu, nazwa oczywiście, okładka, o tym nie wspomniałem. Okładkę zaprojektował Mateusz Machalski, wyjątkowy designer i gość, o ile dobrze pamiętam, drugiego odcinka Greg Albrecht Podcast. Okładka jest ważna, bo przyciąga uwagę i też ją trzeba mieć. Więc wracając do podsumowania, jak chcesz robić, jak ma wyglądać ten podcast, jak ma się nazywać, to jest druga rzecz. Jak już to wiesz, to potem jest tylko produkcja. Zapraszanie gości, o którym mówiłem, przez relacje, kontakty najlepiej, ale potem można też opowiadać im o wartości dodanej. Na przykład teraz moi goście wracają do mnie i mówią, kurczę, po odcinku z tobą w tym tygodniu miałem dwa razy więcej leadów niż w poprzednim tygodniu, więc teraz już jest mi łatwiej ich zachęcać, bo wiedzą, że jest w tym wartość. Potem jest nagrywanie, czyli sprzęt, o którym wspominałem. No i ważna decyzja, robić wideo czy nie. Ogólnie powiedziałbym, odradzam na pewno na początku, bo to jest taka droga, w którą jak się raz wejdzie, to potem trudno wyjść. I potem jest
Postprodukcja, tu najlepiej, żeby ktoś to robił, aczkolwiek wiem, że wielu podcasterów samemu składa, ale no to jest kupa pracy naprawdę, więc myślę, że można komuś fajnemu to oddelegować i ktoś to zrobi lepiej. I promocja, publikacja. Publikacja przez Spreakera i inne kanały i promocja, tutaj regularność, wykorzystanie mediów społecznościowych jako główny kanał. No i jeszcze dodatkowa rzecz, o której nie wspomniałem, czyli klub, czyli też newsletter, w którym wysyłam odcinki od czasu do czasu. Na grekalbrecht.io/klub można się zapisać i stamtąd wysyłam też informacje od czasu do czasu o nowych odcinkach, innych ciekawostkach i innych działaniach. Cóż, wydawałoby się, że pyk, pyk, siedzi gość, nagra podcast, ale jak to mówię i opowiadam komuś, to każdy mówi, matko, jakie to jest przedsięwzięcie. Więc zanim się zdecydujesz robić podcast, pomyśl, czy naprawdę to jest dla ciebie. To, że dzisiaj wszyscy to robią, to nie jest wystarczający powód do tego, żeby to robić. Aczkolwiek osobiście uważam, fantastyczne wyzwanie. Można się czegoś nowego nauczyć, poznać ciekawych ludzi, dać wartość innym i też odjąć sobie trochę wolnego czasu. No, to tyle, jeżeli chodzi o to, jak, dlaczego, po co, kiedy produkować podcasty. W razie jakichś pytań zapraszam i życzę ci, jeżeli się zdecydujesz i przejdziesz przez tę barierę wejścia, dużo konsekwencji, dużo radości i dziękuję tym, którzy zainspirowali mnie do produkcji podcastu. Przede wszystkim Tim Ferriss i Radek Budnicki. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia w ciekawym odcinku z gościem już za tydzień.